Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Musimy uciekać. Uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Będzie walka z dziewiątą siostrą. Przejechać? Pośpieszyłem się. Ja załatwię inkwizytorkę, a wy utrzymajcie kanonierkę z daleka. O kurde. Naprawdę? Już dziewiąta siostra? Musimy ją wykończyć. Plecy muszą boleć. Wszystko dobrze z tobą, Kal? Nogi chyba jej obcięłem, tak widzę. Okej! Nie skończyłam z tobą! O, Kestis! Kestis! Denerwujesz się! Oj. Którym jesteś, Finiku? Prawie bolało! Oj! Teraz. Lepiej uciekać! Imponujące! Ale w głębi duszy cierpisz, Kestis! Wyczuwam to! Masz poczucie winy za wszystkich głupców, których poprowadziłeś na śmierć. Przez to jesteś tak przewidywalny. No, zrób coś! Boisz się? Bidi. Pomóż, Bidi! Może podkręcimy to? Wracaj tu! Aj! Aj! Tak łatwo cię przejrzeć. Wiesz, zażyłam o tym dniu. Do mnie! Nie! Za wolno! Poratuj, Bidi! Uważaj, Kestis! Kurde, ty to musisz zawsze zablokować. Tutaj, mały! Skończyłeś już? A to dla mnie! Nie tym razem!
Ej, ale już się... Uff. Dwóch mieczy, oh yeah, ale może teraz używać podstawy podwójnej podczas walki. Pozwala ona na szybkie uderzenie i korzystanie z parowania mocą, którą można ulepszyć, ale zmniejsza łączną wytrzymałość. Chętnie to zobaczę. Dosyć tych gierek. Oj! Nie! Ja! O Jezus! Oj, ale ja to ominęłem. Co za wściekłość! Jestem słaby! Nudzisz mnie! Gdy cię zabiję, zostanę legendą! Nie? Oj! I nagle... Oj! Nie! Gotowy? Oj! Pora umierać, szczurze! Przytrzymaj trójkąt, gdy walczysz w postawie podwójnej, aby automatycznie odbić większość ataków, w tym pociski. Wymaga mocy. Okej. Masana! Masana! Byłaś rycerzem Jedi, zanim zdradziłaś zakon. Nazywałaś się Masana Tide. Ciemna moc. Ona walczy. Wewnętrzna walka. Czas cię wyzwolić. Tak. Nic mi nie jest. Okej. Podwójne ostrze. Podwójne ostrze możemy tak se zmienić. Albo... co możemy wymienić tu. I tutaj sobie możemy też innego postawić. Dobrze. Szybkość jest bardzo duża, siła jest duża, zasięg jest bardzo krótki i obrona też jest mniejsza. Okej. To jest dezorientacja. Dobra, to coś, migamy dalej. A jej już tutaj nie ma. Nie ma już ciała.
Aj, to moc weźmie po tym wszystkich. Ja blokuję. Okej. Mamy medytację. Mamy punkt zdolności. Pojedyncze, podwójne. Podwójny chwyt. Przytrzymaj L1 plus kwadrat, aby zaatakować i odskoczyć do tyłu, zwiększając dystans. Lepsza praca nóg. Wypa sięga dalej. A tutaj, aby odbić do dwóch pocisków blasterów z rzędu. Mam dezorientację, telekineza. Koncentracja zwiększa maksymalną moc. Idźmy z maksymalną mocą. I odpoczynek. Git. Dobrze. Dotrzeć do hangaru. Już jesteśmy. Jesteście tam? Wracamy na modliszkę. Jeśli reszta się wydostała, spotkają się z nami w hangarze. Jeśli nie... Idiot! W końcu się odsłonisz! Mako! Dawaj! Tylko ja? Okej. Oj! Wow. I biegamy. Ciach, 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 ciach. I... Oh yeah. Wcisnąłem. Wow. Rzucaj. Czerwone ataki nie działają na to. Ucieczka to błąd. Mam cię. Nie mam punktu umiejętności. Mocny początek. Derwilinę. I... Ratchet & Clank. Hangar jest blisko.
Hangar jest blisko. Siema. Żyjecie. Dzięki temu synowi Gandarka. Oberwałeś. Dam radę. Co z inkwizytorką? Martwa. Ale Gaps i bliźniaki. Powinienem był. Wiedzieli, na co się piszą. Musimy się dostać na górę i przesłać informacje Sogarerze. Tak, uczcimy poległych. Racja. Ta, Bidi, wezwij statki. Liczyłem na lepszą obsługę parkingową. Brawo. Osłonisz nas? Tak jest. Dobra. Ściągnij ich ogień, a ty im dowal. Pora na zemstę. Widzimy się później. Dobra. Dalej uciekamy. To jest jeszcze czerwona. Zajmuję pozycję. Odsłaniam cię. Do dzieła. Stój. Okej. Po pierwsze. Umiejętności. Co mamy w przetrwanie? Mamy ciebie. Dużo czasu, którym zdecydowanie w ogóle będą atakować innych. Grupy. To zyskuje więcej mocy, gdy linie przeciwnika zyskuje je częściej zablokowania. Okej, okay, spoko. Ale z mocą się tak nie będę teraz bawił. Ty mi się podoba, szczerze mówiąc. O, zdolność. Zobacz tą umiejętność. Chwili puszczenia, trójkąt. Później naciśnięcie kwadrat, aby zasypać wrogami gradem szybkich, ukierunkowanych cięć. I odpoczynek. Wracamy do akcji. Przygotowuję się do strzału. O kurde. I po wszystkim, stój! Jak ty to robisz? Powinniśmy się wycofać. Kto chciałby? Gotowy na zabawę? Dobra. Brawo, wymiata. Wow. Kurde! Nie jesteś taki nieuchwytny! Nieźle, brawo! Brawo, ratuje nam tyłem! Odsłaniasz się z
Dzięki, brawo! Dobra. Załatwmy ich! Wow, to skup się na obronie! Bidi, Steve! Też bym chciał strzelać. Niezła potyczka. No te dwóch mieczy, okej, ale no, muszę się przyzwyczaić. Z95. Nieźle. Przejmujesz pałeczkę, Bolt. Czułem, że będzie się palić. Widzimy się w powietrzu. Gotów? O, fajna ta nasza randka, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. To lokalizator? Drugi jest na modliszce. Jak przycichnie, to mnie znajdź. Rozliczymy się. Tak, zaufam ci. Widziałeś dane. Mamy sporo pracy. Chyba zdałem, co, BD? Bolt! Niech moc będzie z tobą. Świetnie walczysz, Karl. Zobaczmy, jak latasz. Jak tam, Bidi? A, cokolwiek to jest, musi zaczekać, aż będziemy bezpieczni. No i śmigamy! Droga wolna. Portal jest w trakcie konserwacji. Kiedy się przebijemy, skaczemy w nadświetlną. Musimy zaryzykować. Nadużyliśmy ich gościnności. Mamy towarzystwo. T-Fightery! Hamuj na mój znak! Opadniemy za nich! Przyjąłem, brawo. Oni mogą to samo też zrobić. Dobra robota. Oby to byli już wszyscy. Nie lubię długich pożegnań. Nadlatują. Wyjdę z szyku, odciągnę kilku. Dzięki, Bolt. Powodzenia. Tobie też. Do zobaczenia. Nie mogę ich zgubić. Trzymaj się. No, można i tak. Sam mnie tego nauczyłeś. Tedy, jeszcze trochę. Nadlatuje więcej z powierzchni. Są za nami. Niedobrze. Kurde, to jakiś film. Wow. Także padły. Już prawie. O, brawo padł. Brawo, Pat. Trochę oberwaliśmy. Przeprowadź diagnostykę, a ja wyślę dane. Wysłane.
Oby ta informacja się przydała. Oby. Udało się. Hej, Bibi. Hej, czy ty kręcisz holofilm? Hej! Co, mam dobrze wypaść, jasne? Bierz mój lepszy profil, nie? Kopyta ze stołu, młody. No cóż, mamy szczęście. Ta książka jest kopią z Archiwum Jedi. To świetnie, Sir. Szkoda tylko, że Imperium zniszczyło całą resztę. Cierpliwości. Tej wojny nie da się wygrać szybko. Ani samotnie. A, wspomnienia, wspomnienia. Galaktyka jest wielka, droidzie. Widziałam jedynie cząstkę tego, co oferuje. Ale kiedyś powrócę na Datomirę i wyszepczę śpiącym siostrom to, czego się dowiedziałam. Nie jesteś zaproszony. Wiesz, nieczęsto tak zdradzam stare rodzinne przepisy. No i co myślisz? Merin? Dobra to. Przydałaby się sól. Nadmiar soli szkodzi zdrowiu. Ale to jest pyszne, Gris. Mógłbym za to zapłacić. Naprawdę? Hej, może zacznę wystawiać rachunki, Kal. Hej, czy ktoś jeszcze poza mną czuje swąd? O! Wspomnienia, wspomnienia. Ale co za początek. Wow. Jak jeszcze życie nie było takie skomplikowane. Żyroskop nawala. No świetnie. Jest tu jakiś port, w którym nas od razu nie wydadzą? Tak. Pokaż układkowo. A więc to tu osiadłeś. Po środku pustkowia. Można by się tam przyczaić. Jeśli ktoś wie, jak naprawić modliszkę, to Gris Drytus. Damy radę? To co z... Nie ma już ekipy? I w trakcie gry poznamy, co się tam wszystko stało. Posprzątajmy, zanim odwiedzimy Grisa. Wiesz, jak nie lubi bałaganu. Linia montażowa. Odblokowano warsztaty. Mieczu świetnie, BD, można też spersonalizować w warsztacie. Teraz możesz zmienić kolor swojego miecza świetnego. Oh yeah, będzie fiolet. Hehe. Zmienić komponenty, materiał i stan zużycia. Dodatkowo eksperyment może świetnego miecza znaleźć podczas rozrywki. Części materiału, laki i stan BD. Dobrze. Zanieśmy to do warsztatu. Sprzęt mógłby przejść kilka poprawek. O kurcze. Odblokowane postawy. Drubiny ostrze. Drubiny chwyt. Dobrze. Okej, okay, miecz świetny. To bym chciał od ciebie. A już mam wyposażone. Dobra. Dobrze leży w dłoni.
Tutaj nie mamy nic. Tutaj też nic nie mamy. Tutaj też nic. Gdzie wydamy? Dobra. Myślisz, że to zadziała? Materiały. A spoko. Uuu, biały. I połysk możemy sobie zmienić. Bardzo zużyte. Ciebie weźmiemy. Okej. Ten materiał jest w naprawdę dobrym guście. Biały nawet jest. Nie ma czarnego jak w tym w Mandalorianie. Mamy ciebie. Są też inne materiały. Weźmiemy ciebie tak. Dobra. Poszło łatwiej niż z konstrukcją mojej pierwszej broni. Ciebie tak chciał. A może taki być. A uszka? Dobra, korpus. I nogi. Takiego ciebie zrobimy. Materiały. Jak będzie ten drugorzędny. Kurde, zadbane. Wiekowe. Wysłużone. Jestem z tego całkiem dumny. I tutaj możemy sobie postawy zmienić. Jeszcze trochę. Ruszajmy do kokpitu. Co odcinek będzie nowy, albo co misja po tym, bo co warsztat będzie nowy odcień. Będzie nowy odcień, nowy kolor. Będzie miecza. Oh yeah. A jestem w ogóle tam jeszcze ciekawy. A to jest moje mocy. To będę na pewno często używał. Wydłuża czas spowolnienia. Ale zyskuje więcej mocy, gdy mnie przeciwnik odzyskuje jej część, gdy jego ataki są blokowane. O, reset umiejętności. Tak, możemy resetować umiejętności, więc to jest też dobre. Ciśnienie tuż miałby odbić do dwóch przycisków. A tu muszę pierw ciebie. Trochę wolniejsza jest też ta broń. Ale okej. Dobrze. My też tutaj mamy interakcja. Rozmyślaj. Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. Mhm. Solniczka Griza. Ale gdzie zostawiłem pieprz? Pióro ptaka Shio powinno przynosić szczęście. A? Skrzynka z narzędziami kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Bogano. Nie używałem ich od złomowiska na Brace. Dał mi je Prałów.
Co my jeszcze tutaj mamy? A, to jest to. Grzebek. I podróż. Okej. Dobrze, no to na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigamy oczywiście dalej z fabułą. Oh yeah! Następna lokalizacja. To na tym się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia.